Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z dwiema wspaniałymi stylizacjami za bardzo niewielkie pieniądze. Pierwsza stylizacja to jest pełna stylizacja za 150 zł, druga za około 250, także jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną na dłużej. Tym razem swoją stylizację zacznę od dołu. Chciałam Wam pokazać buty. Mi się one naprawdę bardzo, bardzo podobają. Są dosyć masywne. W większości mężczyzn się może nie podobają, ale naprawdę są piękne, są śliczne i to też jest hit sezonu. Oprócz tego, że są to męskie buty bardzo modne, to te też są świetne. Będą ładnie, przez to, że mają platformę, będą ładnie wysmuklać, wyszczuplać naszą sylwetkę. Kolejna rzecz to są spodnie, spodnie klasyczne, zwykłe, czarne rurki, naprawdę są w świetnej cenie, także jeżeli szukacie takich klasycznych, podstawowych rurek, kliknijcie sobie tutaj, tam będzie jeszcze kilka fajnych propozycji, naprawdę bardzo korzystnych cenach. Co jeszcze przygotowałam? Jeszcze przygotowałam dla Was bluzkę. Bluzka jest w kolorze białym z delikatną falbaneczką na końcu, nie mylić oczywiście z baskinką, z delikatną falbanką na cienkich ramionczkach, którą możemy założyć pod jakąś kurtkę, na przykład jeansową, czy też pod ramoneskę, albo pod jakiś kardigan rozpięty oczywiście. Co jeszcze? Ostatni element mojej stylizacji to są okulary i one będą uzupełniały tą stylizację. Mają, jak widzicie tutaj po bokach, wzory zwierzęce, co jest bardzo również modne w tym sezonie, więc ja stawiam na te okulary w tej stylizacji. Pierwszą stylizację Wam pokazałam za 150 zł, teraz Wam pokażę stylizację za 250 zł, również zaczynając od butów. Buty wybrałam przepiękne i cudowne, to są lakierki z frędzelkami, ja uwielbiam lakierki i uwielbiam frędzelki i ja chętnie bym je założyła do cygaretek, a także białej koszuli, ale dzisiaj przygotowałam dla Was stylizację troszeczkę inną. Do tych butów wybrałabym na pewno rajstopy, na pewno ciepłe rajstopy, jako że jesień jest porą roku, w której nie do końca jest ciepło i często bywa, że jest właśnie zimno i wiecznie. Warto zadbać o to, żeby nam było w nogi cieplej. Także pamiętajcie o tym, żeby były ciepłe, ładne rajstopy. Do tego wybrałam sukienkę z półgolfem, ponieważ golfy teraz wracają jak najbardziej do mody i dlatego też padł wybór na nią. Do niej bym założyła poncho, o którym mówiłam w ostatnim filmiku, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to kliknijcie tutaj, zobaczcie jaką stylizację z tym ponczem wybrałam w poprzednim filmiku. Do tej stylizacji wybieram to poncho, bardzo będzie fajnie wyglądało narzucone na tą sukienkę. I co do tego? Do tego jest jeszcze ostatni etap, czyli torebka. Torebka dosyć mała, niewielka, idealna będzie do pracy, a także na wieczór, także wydaje mi się, że ten etap nie mógł zostać pominięty. Dobrze, i na koniec mam dla Was pytanie. Po pierwsze subskrybujcie kanał, napiszcie proszę, która Wam się stylizacja bardziej podobała, czy pierwsza, czy też druga i dlaczego. Dla dwóch osób, które odpowiedzą według mnie najfajniej, najlepiej, zostaną sprezentowane dwie torby z gadżetami do Modi, także zachęcam Was serdecznie do komentowania pod filmikiem i do subskrypcji kanału. Dziękuję Wam serdecznie i do następnego filmiku, cześć!